Dzień dobry moi kochani, witam was kolejnego dnia na serwerze Rustykalny. Nadal nie zostaliśmy zrajdowani, co mnie bardzo cieszy. I teraz pójdziemy sobie po komponenty, ponieważ brakuje mi na pewno zębatek na bramy garażowe. I chciałbym dokończyć działanie mojego prądu w domu, a brakuje mi do tego paneli słonecznych, więc muszę zdobyć elektrośmieci. Zrobiłem sobie tutaj taki podstawowy garaż na samochód, żeby mi się nie rozpadał, bo zauważyłem, że jak zostawiam go na noc, to nagle traci on HP, stojąc na zwykłej ziemi, a jak postawiłem go tutaj na fundamencie, to już jest wszystko dobrze. No, tak więc ruszamy teraz po garażówki, znaczy komponenty na garażówki, komponenty na panele słoneczne, żeby dokończyć elektrykę i podłączyć piece elektryczne, a potem zajmę się odkryciem już spadochronu i stworzeniem wielkiej wieży. No, ktoś tam ma łódkę na porcie i nawet tam biega. Skrzynki oczywiście wyczyszczone, nic tu prawie nie ma. Ciągle mi tu ktoś lata po tej lokacji. No, skubańcy. No, tylko tyle zostało. O, ktoś biegnie, patrzcie. Chyba nas zauważył i ucieka. Daj mi swojego skrapa. Przykro mi, pierożku. Masz buzdygana, ale zajebiście. Saczela i skrapika mnóstwo. Pięknie. Moi drodzy, nie biegajcie z takimi rzeczami, bo aż szkoda potem. Maksymalnie w ekwipunku 100 skrapa i już powinno się to odnosić do bazy, bo tak to jest strasznie niebezpiecznie. Tym bardziej biegając z taką ilością HP, że zdjąłem go na jednego strzała w klatę. Przepraszam, ja coś pochrzaniłem. Ja przecież mam panele słoneczne, zrobiłem je wczoraj. To dlaczego ja tego nie dokończyłem? Aha, już pamiętam, bo nie miałem czerwonego łącznika. Dobra. I jeszcze trzeba się nauczyć czarnego. Dobra, zostało mi 177 skrapa i w końcu nauczymy się spadochronu. Teraz tylko znaleźć dwie plandeki i dwa zestawy do szycia i można robić sobie spadochronik. NE będzie w tą stronę. Cztery panele stoją. I łączymy wszystko. No i pięknie. Teraz mamy pochmurne niebo, więc niestety nic nam się nie naładuje, ale jak przyjdzie słoneczko, to będzie dobrze. Okej, zanim nadejdzie noc, taka pełna, to jeszcze idę pozbierać co nieco komponentów. I zrobimy w końcu tą wieżę na spadochron. Przejdę się może teraz na terminal promu, myślę, że to jest dobra droga. Mam plan, ale nie wiem, czy zdążę. Zbudować szybko wieżę, spadochron i skoczyć na statek towarowy, bo przepływa obok. Nic nie widać. Szybko strzykawkę odblokowujemy. Paliwo, tkanina, metal. No, już wyżej się nie da, moi drodzy. Niestety, cargo jest już bardzo daleko. Oh fuck! Dlaczego ja spadłem? O, nawet wstałem. Spadochron nie zadziałał. Dobra, na spokojnie. Polecieć mi się na cargo nie udało, ale może popłyniemy jakoś łódką, tylko muszę łódkę zdobyć, nie wiem skąd. Musiałbym kupić na wiosce rybackiej, ale nie mam skrapa kompletnie. Dobra, polecę w tą stronę na spadochronie, jeżeli uda mi się skoczyć w ogóle i spróbujemy znaleźć jakąś łódkę. Oho, druga skrzynia się pojawiła, właśnie trąbi. Dziwi mnie ta wysokość, powiem wam, bo jest to w miarę nisko według mnie. Skaczemy. Chociaż wydaje mi się, że dolecimy tylko do portu. Lecę i z góry szukam jakiejś łódki. Wydaje mi się, że tu na terminalu promu nie było żadnej. Ale może będzie kawałek dalej. No i moi drodzy, lądujemy. Podnoszę jeszcze spadochron i zerkniemy, gdzie ja dokładnie wylądowałem, ale wydaje mi się, że w okolicach outpostu. No, prawie do placówki doleciliśmy. Nie tak bardzo jak chciałem, ale myślę, że na kosmo dałoby radę dolecieć. Natomiast łódki niestety nigdzie tu nie widać. Stynia, dobra.
Liczyłem na to właśnie, że przerzecę, jak się przebiegnę, to będzie trochę jedzonka i przeniosę sobie to do bazy. Spróbuję posadzić. A tu co się dzieje? Ktoś tu coś dziwnego odwalił. Chyba jakiś początkujący gracz, bo fundamenty są wszystkie z twigów. Moi drodzy, jeżeli oglądacie to, jesteście początkującymi, to nie budujcie z tego. Z tego się zaczyna, a potem od razu trzeba wszystko, dosłownie wszystko ulepszyć do drewna albo do kamienia. No tu jak sobie ktoś fajnie bazę ukrył. Tylko drzwi nie ma. Ciekawe co tam się stało. Chyba zrajdowane. O, ktoś się tam strzela. Idę się dołączyć. Pewnie na kopalni siarki. Walka o materiał. Dzieje się. Chyba to są MP5. A tam jakiś kolas leży? I wilk do niego podchodzi, ciekawy. O, proszę. Kopalnia siarki, tak jak myślałem. Przyjechał samochodem, więc może się też w nim pojawić. Bo ma kampera. Niedobrze. O nie, to jest jego baza. Ukradłbym mu konia, ale pewnie jak podejdę... O, proszę, na golasa teraz biegnie. To teraz można mu ukraść konia. Ale poczekam jeszcze, aż będzie wracał, bo możliwe, że... coś przyniesie ze sobą. Tam też jest drugi koń, jakby co. Dalej się strzelają to. Oho, patrzcie, ktoś biegnie. Kurwa mać, podpalającą amunicją, tak? Ale gościu dobry jest. Dobra robota, tynkarzu od odkurzacza. No ja wiem. No cóż, niestety, straciliśmy secik. Kompletnie nic nie trafiłem z tego Thompsona na daleko, ale miałem nadzieję, że mnie nie zauważy. Trudno. Problem jest jedynie taki, że nie mam z czego zrobić sobie broni, bo umiem jedynie Thompsona i dubeltówkę. Trzeba jeszcze pozbierać komponenty. I zmienimy sobie skina. Dobra, i czas pozbierać trochę beczek. Cholera. Tak to byśmy sobie znowu z spadochronem polecieli tam, no ale niestety nie mam. Sami wiecie czego. Plandek. Znowu ogołocone? Ja cię kręcę. Jedna skrzyneczka tylko. O, tu jest druga, dobrze. Tą wieżę teraz tak widać, że myślę, że ktoś się nią zainteresuje prędzej czy później. Wtedy była tylko na jedną wysokość, więc nie zwracała tak na siebie uwagi, a teraz... myślę, że ktoś tam do nas zawita niedługo. Najśmieszniejsze jest to, że tutaj gra też moja żona. I to jest właśnie jej baza. I ta baza jest lepsza niż moja. Ma dwa pokoiki z high quality metalu i działko. Tu też ktoś chodzi, nie ma skrzyneczki. Tak to właśnie wygląda. Niby jest mały serwer. O, cargo znowu płynie. To samo pewnie. Robi obrót, już tak jest. Nikt po to nie poszedł? Albo może skrzynki są jeszcze w ładowaniu się. Najgorsze jest to właśnie na takich małych serwerach, a może najlepsze, że niby gra 30 osób, 40, czasem 50, ale jest malutka mapa, więc każdy jest dosłownie wszędzie i można spotykać ludzi bardzo często, tak jakbyście grali na serwerze, gdzie jest 200 osób. Bo 200 osób na serwerze, a mapa 4500, a tak jak tutaj 30-40 osób przy mapie 3000, to jest mniej więcej to samo. O, chociaż jeden olej napędowy został. I zielona karta, której nigdy nikt nie widzi, bo jest ukryta pod stołem. No cóż, za dużo nie zebrałem, ale przynajmniej mamy plandeki i włóczki na kolejny spadochron. Spróbuję skoczyć na kosmo. Okej, odblokowałem sobie za 220 skrapa teraz baterię. Modułowy podnośnik samochodowy i tutaj jedną część. Potrzebuję jeszcze 80 skrapa, żeby odblokować resztę. Jeszcze troszkę miałem, to sobie odblokujemy coś. Dobra, spróbujmy teraz na kosmo dolecieć. No to lecimy. No jestem ciekaw, czy ominiemy tą górę, czy się nie uda. Nie, chyba powinniśmy dolecieć bez problemu. Ale tu jest fajna oaza po prawej. Patrzcie, trochę wody, dookoła palmy, skały. Pięknie. A my lądujemy na samiesieńkim wejściu do kosmo. Rewelacja. O cholera. Dobrze, że nie podleciałem bliżej. Chciałbym na tym wipe zrobić albo czołg, albo jakiegoś oil riga, statek, cokolwiek, bo najczęściej moje wipe kończą się na tym, że
zbuduję bazę. Może zrajduję i to ostatnio dopiero wyszło. I tak naprawdę mam jakąś jedną broń i to tyle. O, zielona skrzyneczka. Ciekawe. A teraz chciałbym tutaj troszkę więcej zdziałać, tak więc szukamy skrapika. Muszę mieć więcej broni, więcej komponentów, jakieś działko właśnie przy bazie broniące mojej posiadłości i tego typu rzeczy. Tak więc kolejną misją musi być po prostu zdobycie łódki i popłynięcie na rigę na przykład. Ja nawet latarki jeszcze nie mam, no. Halo, gdzie ja jestem? Pomocy! Aha, wróciłem się. Kosmo ogólnie nie jest tutaj oblegane, widzę w tym momencie, ale tu była tylko jedna skrzyneczka, co dziwne. Możliwe, że przyszedłem po prostu w odpowiednim momencie. Mam zieloną kartę, to można sobie tu wejść do środka. O właśnie, jest jedna skrzyneczka. Wróciłbym metrem, ale nie mam żadnej broni takiej na daleko. Bo przy tych botach potrzeba broni i dużo amunicji i leków. No ale mamy 300 skrapa, więc wypad całkiem fajny. Podejdę jeszcze na chwilę po drodze na antenę, żeby zdobyć kolejną niebieską kartę. I będziemy próbować zdobyć czerwoną, a potem dostać się na Oileriga. Tylko musi mi w końcu komponent jakiś wypaść, żebym mógł zrobić Thompsona. Albo muszę nauczyć się Semika. Włączamy. I gdzieś tu leży niebieska karta. Jest. Ktoś tu sobie biega z pochodnią i zbiera skałki. Miłej gry. Nie mam świeczki. Chciała ci wypaść. No i wróciliśmy. Tutaj kupimy MP5. Za 20 haku nieprzepalonego. Tutaj kupimy Semika. W tym miejscu podwójne pancerne drzwi za 4 oleje napędowe. Thompsona za 700 siarki. I znowu Semika za 800. To przepraszam, tutaj pistolet kupimy, a nie Semika. Czyli będziemy mieli MP5, Semika, Thompsona i pistolet. Plus pancerne drzwi podwójne, żeby wstawić tu. Wtedy to do high quality wszystko ulepszę i będzie baza bezpieczna. No to co? Ruszamy. Stop! Nie zrobiłem lepszych części do samochodu. No, teraz będzie lepiej. Tylko wału nie mamy lepszego. O nie, wał musi zostać. No, od razu lepiej. Dzień dobry. Ładna rakietnica. Zrzucili mi auto, nie wiesz kto? Oj, nie mam pojęcia. Ładna, ładna, nie? Kurde, przerobiłem sobie, nie było mnie 2 godziny na serwerze i auto mi zapieprzyli. A miałeś w garażu? Kodloka nałożonego na auto? Nie, kodloka miałem założonego, więc musieli rozwalić je całe chyba. Ojej, no to niestety. Garaż trzeba robić jak najszybciej. Powodzonka. Również. Dzień dobry. No to obkupmy się. No i wszystko doleciało. Pięknie. No teraz trzeba z tym wrócić do domu. Wszystko na pakę i jedziemy. Oho, ktoś do nas strzela z łuku. A teraz wjeżdża się to o wiele łatwiej niż przy tych słabszych częściach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to co, zdejmujemy i wstawiamy te drzwiczki. Teraz jest bezpiecznie. Tylko jeszcze tutaj do haku. Mam 47 haku, więc na te dwie ściany jest 50, to muszę trochę zebrać jeszcze. O, na razie ulepszę do metalu. Dobra, powywalajmy tutaj rzeczy, których nie będę potrzebował już na pewno. Okej, teraz to wygląda tak. Trochę śmieci mieliśmy w skrzynce. Stawiam tu jeszcze skrzynkę i włożę rzeczy, których chciałbym się nauczyć. Na ten moment to tyle. I oczywiście w pierwszej kolejności mur, żeby tu można było zagrodzić dookoła wszystko. Idziemy trochę pozbierać, bo nic się nie przepala w piecach już prawie. O, mamy łódeczkę, moi drodzy. Trzeba to wykorzystać. Tylko żeby płynąć na rigę, jeszcze potrzebuję tej czerwonej karty, to jest problem. A żeby zdobyć czerwoną kartę, musiałbym się udać albo tu, albo jeszcze dalej. Dosyć problematyczne. Kto mi tu śpiworek położył? Dobra, idę to odłożyć i w sumie wystarczy na razie. Spróbuję ogarnąć czerwoną kartę jakoś. No, tyle jeszcze jest do przepalenia. I pół skrzynki kamienia.
Biorę, moi drodzy, zieloną, niebieską kartę i bezpiecznik. I lecimy na oczyszczalnię po czerwoną kartę. Powinienem pewnie samochodem pojechać, chociaż to jest strasznie daleko, żeby autem tam dojechać bez drogi. Więc skoczę po prostu na kosmo i dobiegniemy sobie na oczyszczalnię. Ach, jaki piękny widoczek. No to siup. Teraz trochę później mi się otworzył spadochron, więc nie jestem pewien, czy dolecę. No nie dolecimy tym razem. Jak się tam wolą. Bo tu helka spadła, ale nie, my przyszliśmy po czerwoną kartę. Nie interesuję się tym. Cholera, nic nie widzę. Przydałoby się chociaż wziąć pochodnie, a ja oczywiście bez niej. O, Thompsona sobie zrobię przynajmniej, jak z tym wrócę. Udało się wejść. Bezpiecznik, aktywuj. Biegniemy. Oho, ktoś tu jest. Oho, proszę bardzo. Oho, jest. Cholera, no dalej to jest nieaktywne. Musiał mi wyłączyć, zabrać bezpiecznik stamtąd. Dobra, czekam, aż się trochę jaśniej zrobi, bo ktoś mi tu bezpiecznik musiał wyjąć. I spróbujemy jeszcze raz. Najpierw znaleźć bezpiecznik, a później wejść tam do środka. Tylko weź tu teraz znajdź skrzynkę z bezpiecznikiem. Dobra, spróbujemy wejść na górę. No, tu niestety nie było. Cholera, no nie ma. Oj, to się źle skończy, coś czuję. Biegnę teraz tutaj na stację benzynową, może tam coś będzie. Ale mam trochę sprzętu i boję się, że to stracę. Jest zielona, czyli nikogo tu nie było. Dajcie mi bezpiecznik. Dobra, trudno, idę na kulę i skaczemy do domu. O, tu się komuś baska rozpada, zobaczmy jeszcze. Może będzie bezpiecznik, kto wie. Ale ładne piece. Tej ściany zostało 16 HP, no jakbym miał cokolwiek, to bym to rozwalił. Dobra, wejdę na kulę, może tam coś będzie. Jak człowiek potrzebuje bezpiecznika, to nigdy go nie ma, a jak nie będę potrzebował, to w co drugiej skrzynce będzie ten bezpiecznik. Ale cóż, tak wygląda życie. O, tam jest autko, można by wrócić, ale nie mam części. Cholera. Tu się wskakuje, prawda? Tak. Już nie pamiętam, dawno tu nie byłem. O, proszę. Teraz bezpiecznik. Dobra, to spróbujemy sobie jeszcze. A wrócimy po prostu metrem. I kolejny bezpiecznik, proszę bardzo. O tym właśnie mówiłem. nawet skrzyneczki na nas czekają. 3 laptopy i 2 kamery. Ja cię kręcę. I zrzucik. I 2 akabady. Fajnie. W tamtą stronę jest oczyszczalnia. Spróbujmy tam dolecieć. Mam spadochron, mam. Oto siup. Oj, obawiam się, że zahaczymy o te drzewa. O cholera. No to powiem wam, że ładnie. 8 HP mi zostało. Ten wilk zaraz mnie dopadnie. Nie. Odejdź, nie chcę do ciebie strzelać. Odejdź. Dobra, odszedł. Cholerne drzewa, no. 2 piksele wyżej bym nie żył. No, kolejny bezpiecznik, o tym mówiłem właśnie. Jeszcze przydałoby się, żebym paliwo zebrał, jak chcę wrócić. O, może tak. Jak chcę wrócić metrem. No to jeszcze raz wchodzimy tutaj. Od skrzyneczki się zrespiły nawet. Kolejne akabady. Saczelek. Fajnie. Wkładamy bezpiecznik. Aktywuj. Schodzimy. I biegniemy za liniami. No i teraz wszystko działa. Duża bateria, fajnie. I czerwona karta. No to teraz do metra. I żeby nas tam nie zabili przypadkiem.
Dobra, i stąd muszę dojechać tym pociągiem stąd, jechać tu, w prawo, tutaj, o matko, i w lewo, i tu wysiądziemy przy domu prawie samym. No to spoko, tylko żebym dobrze skręcił. No i muszę mieć trochę więcej paliwa. O cholera. Szkoda, że nie mam bandaży, tak to bym się chociaż wyleczył. O kurwa. Pięć botów na samym wejściu. 20 HP mi zostało, 10 krwawienia. Nie dam rady tego zrobić. Jest nóż, dobrze. Jest strzykawka, pięknie. Dobra, robię tyle bandaży, ile się da. 387 skrapa. I takie przedmioty. Szok. Dobra, jeszcze jeden był. Dobra, jesteśmy. Nie wiem czemu to są drzwi otwarte, ale muszę iść tu, czyli za siebie jakby. W lewo i tam. Cholera. Strzykaweczka kolejna, dobrze. Kończy mi się amunicja. Kolejna kamera, pięknie. Jeszcze jeden. Locker, zajebiście. Średnia bateria i boost digan, no nie ma miejsca na tym niestety. Chociaż tą średnią baterię bym wziął za coś. Za zielone karty. Ale tu się można obłowić w tych tunelach, naprawdę. O, amunicja. Tylko brak miejsca. Cholera. Mam 5 paliwa, nie wiem gdzie zajadę na tym. No ale spróbujmy, to jest chyba to wejście, czy nie? Ja jeszcze dalej muszę iść. I tutaj w lewo. Z 50 paliwa to ja za daleko nie zajadę, ale spróbujmy. Skręcamy w prawo. Okej. Uwaga. Dwa paliwa i za chwilę trzeba będzie odbić w lewo. Oho! Kolejna zasadzka była. I koniec. Dobra, już jesteśmy, teraz tylko się wydostać jakoś na górę. Czyli jeszcze kilka botów to będzie do zabicia. A ja mam bardzo mało amunicji. Dwa leżą. Mam ostatni magazynek. Siedem pocisków. Jest. Możemy załadować broń. Miotacz ognia. Tam jest kolejny. O cholera. Kolejna amunicja. Ratująca nasze życie. Bandaż. I ostatnia strzykawka. Czy tu nie ma przypadkiem wyjścia? Nie. Cholera, tu trochę ich jeszcze będzie. 25 pocisków. Jeszcze jeden, mam 5 pocisków. Dwa pociski. Leży. Proszę, żeby była amunicja. Nie ta. O nie. Uciekaj.
Uciekaj, 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 Kasiur. Żadnego leczenia i jeden pocisk. Gdzie ja tędy wyjdę? Na peron. Cholera, no. Gdzie są drzwi wyjściowe? Stawiam, że tu. Tak. Window, szybciej, szybciej, szybciej. Ucieczka, w górę. Jest. O nie, oni mogą być jeszcze tutaj. Cholera. Są tam. Biegnie za mną. Otworzy te drzwi. No niestety, chyba tutaj umrzemy. Będę musiał wybiec z domku i szybko tu przybiec. Innej opcji niestety nie widzę. Stoi tam skubaniec. O cholera, jeszcze nie trafiłem. Au. Żegnaj świecie. Coś nie może w nas trafić. Ja jeszcze wstanę, mówię wam. Fuck. Dobra, zasuwamy tam szybko. Dobrze, że jest mało osób na serwerze, bo tak to już by ktoś to usłyszał i tam przyszedł. Wchodzimy. No i dobra, wracamy. Jeszcze kawałeczek, jeszcze momencik i będziemy na naszej wspaniałej górze.